Dzień dobry kochani, zapraszam skorpiony na czytanie na miłość. Skorpionki to jest czytanie na miłość na miesiąc wrzesień 2023 roku. Kochani, czytanie ogólne dla wszystkich, czyli dla singli, dla osób w relacjach, w znajomościach, w związkach, jakichkolwiek, w których chcielibyście wiedzieć, jak wygląda bieżąca sytuacja, co może pomóc lub przeszkodzić w miesiącu wrześniu. Jaka jest niedaleka przyszłość tej sytuacji, tej relacji, tego związku oraz jaki jest wynik lub rada? Drogie skorpiony, zaczynamy od karty opiekuńczej dla Was w miłości na miesiąc wrzesień oraz pamiętajcie o subskrypcji kanału, o włączeniu dzwonka. Wtedy nie ominie Was żaden film. Tak, po włączeniu dzwoneczka będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach na kanale. Dobrze, zaczynamy od karty opiekuńczej. Prawda? Prawda? Tak, tak, prawda. Dobra, prawda. Mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Skorpiony, macie mówić prawdę. Tak, mówię to w tej chwili sama do siebie. Dobrze. Mów sobie prawdę, Gabrielko. Okej, to może tutaj położymy, będzie to lepiej widoczne. O, czy ja wiem? Roja nie zasłaniamy. Rojo jest też ważny. Ma tutaj swój udział. To jest taka niepowtarzalna seria, talia kart, w sensie oczywiście więcej egzemplarzy tych kart może być, aczkolwiek te wszystkie obrazy na nich przedstawione są no, raczej niepowtarzalne. Tak, dziękujemy też Rojo. I co robimy? I zaczynamy. Zaczynamy, kochani. Pamiętamy o tym, aby mówić prawdę, skorpiony. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Miłość, wrzesień 2023, skorpiony. Skorpiony i skorpionice. Wszystkie osoby spod znaku skorpiony. Dobrze. Ty w tej sytuacji, ty w tej relacji, trzy kielichy, co pomaga lub co przeszkadza tej sytuacji lub tej relacji, pięć kielichów, co przyniesie niedaleka przyszłość, sprawiedliwość i rada lub wynik, świat. I świat. A w tle jest dwójeczka pentakli, królowa mieczy i 10 kielichów. No dobra. To tak szybko tło. Wybór. Tutaj jest jeszcze jakieś żonglowanie pomiędzy dwoma osobami, dwiema osobami, dwoma ofertami. Jakiejś relacji, jakichś związków, jakiejś komunikacji, jakiejś znajomości. No, ktoś tutaj coś zaoferował lub oferuje i odbywa się w międzyczasie takie żonglowanie jeszcze między jedną a drugą, być może osobą, znajomością czy też relacją. Ale królowa mieczy mówi w końcu o twardo postawionych warunkach, jakichś twardych wymaganiach. No tutaj są wymagania wobec siebie, wobec innych. Może to skorpion właśnie sobie stawia takie cele, dosyć znowu wyższą poprzeczkę, jeżeli może być jeszcze jakaś wyższa, dobra. Dlatego, bo skorpiony tak zwykle jadą więcej niż na 100%, więc zastanawiam się, jak to jeszcze wyższą poprzeczkę sobie ustawić, ale okej. Damy radę. W każdym razie, tutaj ktoś tak stawia sobie wysokie wymagania, surowe zasady i kochani, no ktoś jest wymagający wobec siebie i wobec innych. Ale do czego to prowadzi? Właśnie, prowadzi to do dziesiątki kielichów, czyli do spełnienia emocjonalnego, do szczęścia emocjonalnego, do bezpieczeństwa emocjonalnego, do tej pełni emocjonalnej to prowadzi.
No to chyba bardzo dobrze. Ok. Wy jesteście w sytuacji trójeczki kielichów, czyli część skorpionów jest w sytuacji świętowania. Tutaj partnerstwa razem z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną, z osobą właśnie, z którą jesteście. To jest świętowanie wspólnie z partnerem. To jest dzielenie się, celebrowanie jakby tych chwil, tej chwili. No tak, jest co celebrować. To są być może radosne spotkania, wydarzenia, uroczystości. Mogą być tam jakieś też, no tu są też imprezy, więc no chyba, że jesteście obecnie skorpiony w trakcie jakiegoś imprezowania, imprez i tak dalej. No może tak być. Może być w tle jeszcze gdzieś osoba trzecia, o tym też powiem, bo jest to w końcu trójka, a jak każda trójka mówi, kochani, o tym, że może mieć miejsce taka sytuacja. W każdym razie trójki, moje drogie skorpiony, mówią zwykle o tym, że to jest, wy osiągacie obecnie jakiś cel. To jest, no może nie, może jeszcze nie cel. Bardziej jest tutaj wszystko związane ściśle, tak troszeczkę jakby z kartą maga, więc jest tu mowa o działaniu w głównej wierze dla siebie. Póki co skorpion działa dla siebie w tym wszystkim, w czym by nie był. Co pomaga lub co przeszkadza? Czy w czym by nie był, w sensie znajomości, relacji, związku, czy właśnie, czy tego nawet jak jest sam, to no właśnie, są tutaj działania w dużej mierze dla siebie samej, dla siebie samego. Przeszkadza 5 kielichów. No to co przeszkadza? No przeszkadza jakiś żal, przeszkadza jakiś smuteczek. Może przeszkadzają jakieś smutki, które nie są związane z uczuciami miłości. Mogą to być inne emocje, które po prostu w czymś przeszkadzają Wam. Jest to możliwe. Być może przeszkadza jakiś konflikt, jakiś zamęt, jakieś zamieszanie albo jakaś niestabilność. Może czyjaś niestabilność emocjonalna przeszkadzać, a jeżeli nie, to może przeszkadzać po prostu niestabilność taka uczuciowa czyjaś może też przeszkadzać. Albo życiowa, słuchajcie, albo życiowa niestabilność. Natomiast są to fajne twórcze zarodki na przyszłość, więc może to być twórczy zarodek na przyszłość, więc to by mogło pomóc, żeby jednak coś z tego powstało. Ale moje kochane skorpionki, tak do brzegu, co z tą piątką, no właśnie. No przeszkadza jakiś żal po tym, co się być może utraciło, albo o pożegnaniu kogoś, kto już uważacie, że nie wróci do waszego życia. Może to być jakieś rozstanie miłości, w miłości, może to być jakieś cierpienie emocjonalne, może to być troszeczkę, może to komuś przeszkadzać jakiś ból, no rzadziej komuś żałoba. Rozpad jakiejś relacji, rozpad związku, być może żal po tym, co się utraciło, ale wiecie, co tutaj może przeszkadzać, jeżeli nie to? Klapki na oczach. Czyjeś klapki na oczach? No właśnie, więc zdejmujemy klapeczki z oczu i patrzymy w punkt, tak? W sedno. Dlaczego? Dlatego, że widoki na przyszłość są dobre i nie ma sensu martwić się zaistniałymi problemami, bo szczęście jest blisko Was. Idziemy do przodu. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Niedaleka przyszłość przynosi kartę sprawiedliwości. No, może przynieść sprawiedliwość faktycznie, więc słuchajcie, równoważenie dobrych, złych uczynków się zrównoważą i będzie sprawiedliwie. Czy dla Was dobrze? To się okaże, bo ma być sprawiedliwie. Natomiast dla jakiegoś skorpiona może w niedalekiej przyszłości być to waga. Albo coś właśnie, relacja, związek, partnerstwo, małżeństwo związane z osobą spod znaku wagi, bo sprawiedliwość reprezentuje wagę, więc jeżeli z kimś to rezonuje, to ok, ale jeżeli oczywiście nie, bo może rezonować z jedną lub z żadną osobą, więc kochani, w przyszłości jakieś rozliczenia sądowo-urzędowe, sprawiedliwy osąd przez los, tak? Rozliczenie dobrych i złych uczynków. Tutaj pamiętajcie, że ktoś może też rozliczyć kogoś. Może to skorpion kogoś rozliczy. No rzadziej ktoś skorpiona, ale jeżeli by się ktoś uparł, no może tak u kogoś będzie. Moi kochani, dla osób
No właśnie, dla tej miłości, dla przyszłości relacji, dla związku, kochani, no to jest kierowanie się w życiu rozumem, pojawienie się właśnie takiego sygnału, aby zadbać w relacji o równowagę, o harmonię, aby nie oceniać zbyt surowo partnera, partnerki czy tej drugiej osoby do relacji. Zanim podejmiecie jakiekolwiek kroki, pamiętajcie, żeby wcześniej rozważyć wszystkie plusy i minusy danej sytuacji. I pamiętajcie, że w życiu uczuciowym należy kierować się uczciwością. Uczciwością. No. Tak. Co jeszcze może się, kochani, wydarzyć w nadchodzącej przyszłości? Kochani, będzie trzeba uporządkować jakieś swoje sprawy, więc porządkujcie. Czy to w sensie społecznym, prawnym, sądowym, porządkujcie te swoje sprawki. Kochani, u kogoś może być też jakiś wybór jeszcze, ale nie ma tutaj, znaczy no może być tu wybór, bo ktoś tutaj żongluje, pamiętajmy, więc ktoś ostatecznie wybierze. No tak, ktoś wybierze, rzeczywiście, ktoś wybierze. Moi drodzy, tu może mieć też miejsce jakieś wybaczenie, bo muszę o tym powiedzieć, no bo może mieć miejsce takie wydarzenie jak wybaczenie komuś lub ktoś wybaczy Wam i ktoś może zerwać ze złymi nawykami tutaj. Ktoś może być też gotowy, aby powrócić do jakiejś zaległej sprawy związkowej, relacyjnej. Mógłby tu być powrót osoby z przeszłości, ale w kwestii takiej, słuchajcie, albo uczciwie i tutaj będzie albo uczciwość i podpisywanie jakiegoś kontraktu, umowy, albo jakiegoś kontraktu lub jakiejś umowy, moi drodzy, albo właśnie powrót kogoś z przeszłości i wybaczenie. No może być to powrót osoby spod znaku wagi na przykład i wybaczenie sobie wzajemnie, a jeżeli nie, no to jakiejkolwiek innej osoby lub tak jak mówię, spraw po to, aby się z nimi, kochani, w końcu rozliczyć, tak? W końcu, aby te sprawy wyjaśnić. Rada lub wynik to karta świata. Rada lub wynik, drogie skorpiony, to świat. Co ten świat Wam radzi? Świat radzi skorpionom, abyście odnaleźli swoje miejsce we wszechświecie. No. Słuchajcie, tu jest w wyniku tego wszystkiego duże szczęście w relacji, duże szczęście w związku. Tu są dobre relacje, jest tutaj zgoda. Więc widzicie, tu mamy kartę wybaczenia, a tu jest karta zgody. Ktoś komuś wybacza, ktoś przebacza i godzi się. Jest zgoda. Spokojne życie bez przykrych niespodzianek, dobre kontakty. Świat też symbolizuje w wyniku tego czytania we wrześniu piękne uczucie, stan zadowolenia, stan spełnienia. I może to dotyczyć jakiejś charyzmatycznej osoby, ale nie musi, która ma dobry wpływ na kogoś. U kogoś może się też tam być we wrześniu jakieś rozwiązanie na rodzinę dziecka, ale to rzadziej, bo pewnie niewiele z Was ma taką sytuację. Niewiele z Was, moi drodzy, macie mówić prawdę we wrześniu, być uczciwym, uczciwą, bo to jest jakby taki symbol prawdziwego życia. Symbol prawdziwego życia. Dobrze. Dziękuję kochanym skorpionom. Życzę dużo miłości na wrzesień i nie tylko na wrzesień, na sierpień też. I wszystkiego co najlepsze. Buziaczki do następnego razu. Pa, pa.